Nie wydaje ci się, że mówimy coraz więcej, a rozumiemy coraz mniej? I to mimo to, że dysponujemy narzędziami, które pozwalają nam komunikować praktycznie bez przerwy. Diagnoza jest prosta. Gdzieś po drodze zatraciliśmy umiejętność prawdziwej rozmowy. W dzisiejszym, najnowszym odcinku w ramach serii Profesor Dandy powiemy sobie, jak doprowadziliśmy do tej sytuacji i jak możemy z niej wyjść. Serdecznie zapraszam do oglądania. Wszystko, co wiemy o świecie, wiemy z mediów. To słowa Niklasa Luhmanna, czyli jednego z czołowych badaczy komunikacji. To twierdzenie może wydawać się dosyć radykalne, ale warto pokazać jego zasadność na przykładzie. Nikt z nas nie był przecież w kosmosie, ale wszyscy bardzo dobrze wiemy o tym, jak z jego perspektywy wygląda nasza planeta. Przecież Ziemia jest płaska. Po pierwsze nie, po drugie nie zdążyłem nawet powiedzieć, że jest kulista, a po trzecie to nie teraz miałeś wejść. Media poprzez pokazywanie obrazów rzeczywistości tworzą bądź podtrzymują tak zwane dyskursy. Te zaś można zdefiniować jako formalną dyskusję odbywającą się w mowie lub piśmie na dany temat. Z tego powodu wyróżniamy dyskursy ogólne, jak na przykład dyskurs polityczny czy naukowy, jak i szczegółowe dotyczące bardziej konkretnej kwestii, jak na przykład dyskurs bicia dzieci. I wspominam o tym ostatnim nie bez przyczyny, bo on bardzo dobrze pokazuje, jak zmienna natura potrafi być takiego dyskursu. Przypomnijmy sobie, że kiedyś karcenie dzieci w formie klapsa było społecznie akceptowaną normą, a dzisiaj sprawa nam się ma zgoła odmiennie i do tego stopnia, że swego czasu nawet premier Donald Tusk przepraszał publicznie za to, że karcił klapsami swoje dzieci w przeszłości. Wspomnienie w tym przypadku mediów jest o tyle zasadne, że to właśnie one dyktują społeczeństwu, co w danym momencie jest naturalne i społecznie akceptowane. Doświadczenia medialnej propagandy z ubiegłego wieku pokazują jednak bardzo dobitnie, że istnieje także druga, nieco ciemniejsza strona medalu. Nawet najbardziej radykalny przekaz, o ile nie dostanie medialnej alternatywy, może stać się powszechnie obowiązujący, no i bardzo tragiczny w skutkach, jak miało to miejsce w nazistowskich Niemczech. Pojawienie się internetu i social mediów przełamało monopol mediów tradycyjnych na prezentowanie komunikacyjnych ofert. Wiele osób uważało to za ostateczny triumf demokracji, ponieważ te szerokie rzesze ludzi, które do tej pory nie miały swojej ani reprezentacji, ani możliwości wypowiadania się na wiele tematów społeczno-politycznych, w końcu zostały do tego systemu włączone. Sama nazwa media społecznościowe jasno pokazuje, o co w nich tak naprawdę chodzi. Główną ideą było możliwość tworzenia nowych więzi społecznych bez względu na ograniczenia geograficzne, jak i czasowe. Demokratyczna debata miała doprowadzić do sytuacji, kiedy wszyscy razem, wespół w zespół, będziemy w stanie przezwyciężyć różniące nas kwestie. Miało to też mieć jeden przydatny aspekt, taki pozytywny. Miało to zapobiec również wszelkim działaniom takim zakulisowym, wszystkich tych tradycyjnych grup interesu i wszystkim tym takim ciemnym działaniom, które dzieją się poza okiem opinii publicznej. No i to brzmi chyba jednak trochę za bardzo idealistycznie, nieprawdaż? Chemitrials, Big Pharma, Reptilianowie, Chemitrials. Ani się nie obejrzeliśmy, a sytuacja stała się o wiele gorsza. Żyjemy coraz szybciej, więc mamy coraz mniej czasu na weryfikowanie informacji, które do nas docierają. Korzystamy z tych źródeł, które wydają nam się wiarygodne i są zgodne z naszymi poglądami, jednocześnie minimalizując ilość informacji docierających do nas od tych źródeł, które już tak wiarygodne i zgodne z naszymi poglądami nie są. I niestety, jest to najprostsza droga do tego, aby zamknąć się w tak zwanej informacyjnej bańce. Informacyjnymi mamy do czynienia wtedy, kiedy przekonani przekonują przekonanych. No niestety tak często się dzieje. Ale tutaj nie bez znaczenia jest fakt, że to social mediowe algorytmy, które podsuwają nam te treści, które przypadają nam do gustu, a minimalizują te, które do gustu mogą nam nie przypaść, są głównymi winowajcami takiego stanu rzeczy. W bańkach złożoność rzeczywistości redukowana jest do poziomu czarno-białych klisz. Bardzo jasno wiadomo jest, kto jest naszym, a kto obcym.
bardzo często dochodzi do zmiany pojęć po to, żeby zdyskredytować te, które używane są przez naszych przeciwników, jak i do tego, żeby zdyskredytować całe środowisko, z którego dane osoby się wywodzą. Tak zorganizowane społeczności bardzo często się radykalizują, bo nie są nastawione na zmianę, lecz na trwanie, a każdy, kto podważa podstawowe dogmaty obowiązujące w danej społeczności, traktowany jest z automatu jako zdrajca. Jakie to ma znaczenie w kontekście jednostek? Bardzo duże, ponieważ te społeczności wywierają presję na jednostkach, każąc im traktować wszelkie te podstawowe założenia dla danej społeczności jako niezbywalne elementy ich samych. I w automacie tutaj kwestie właśnie poglądów czy wszelkich przemyśleń są traktowane jako niezbywalne elementy osobowości. A o tym, że nie warto traktować swoich poglądów jakoś za bardzo szczególnie, mówiłem w materiale o konstruktywnej krytyce, więc jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to po prostu w tym momencie was go do niego odeślę. Nic dziwnego, że tak zaciekle bronimy naszych osobowości, ponieważ ich konstruowanie zajmuje nam ogromną ilość czasu, którą, jak już sobie wcześniej wspomnieliśmy, i tak nie mamy. Na potrzeby tego filmu przyjmijmy sobie, że nasza osobowość jest podobna do budowli z klocków Jenga. I teraz, jeżeli przychodzi ktoś, kto ma moc podważenia naszych fundamentalnych przekonań, co w tym momencie równałoby się, że wysunie nam któryś z podstawowych na samym dole znajdujących się klocków, no to wtedy mamy tak naprawdę dwie opcje. Albo pozwolić mu to zrobić i w efekcie skazać się na mozolne konstruowanie siebie na nowo, ponieważ jest to taki ruch, który wywraca nam strukturę wartości i tak naprawdę cały świat, w którym żyjemy, albo wykluczyć go z naszego świata i mieć przysłowiowy święty spokój. To chyba na pierwszy rzut oka widać, które działanie jest łatwiejsze i przez to o wiele częściej wybierane. Osobowość to struktura dynamiczna, która powinna być kształtowana w oparciu o coraz to nowe doświadczenia. O to jednak bardzo trudno, kiedy cały czas kisimy się we własnym sosie. Takie zamknięcie się w strefie komunikacyjnego komfortu tworzy stereotypy, poprzez pryzmat których bardzo ciężko jest dokonać racjonalnego oglądu wielu spraw. Bardzo często w rozmowach za dużo skupiamy się na emocjach, a za mało na faktach. Mimo tego, że wydaje się to trudne, to te sfery jednak da się rozdzielić, co jasno pokazuje przykład bardzo popularnego niedawno na YouTubie profesora psychiatrii z Toronto, Jordana B. Petersona. W słynnym wywiadzie dla Channel 4, oczywiście jeśli jeszcze go nie widzieliście, to podlinkujemy wam go tutaj w karcie, żebyście mogli sobie nadrobić zaległości i mieć szerszą perspektywę. Powiedział on wiele ciekawych rzeczy, ale w kontekście dzisiejszego omawianego przez nas tematu będą ważne dwie. Po pierwsze, powiedział, że przystępując do dyskusji, musimy mieć świadomość, że nie wszystko, co w jej ramach usłyszymy, będzie dla nas przyjemne. Po drugie, musimy także być przygotowani na to, że słowa naszego rozmówcy mogą nas urazić. I co ważne, nie ma w tym niczego złego, bo dyskusja jest reprezentacją konfliktu, a konflikt, jak to zwykle bywa, ma wygranych i przegranych. Ale jeżeli się głębiej nad tym zastanowić, to konflikty takie dyskursywne nie mają zazwyczaj charakteru zero-jedynkowego, przez co nie muszą się kończyć definitywną porażką jednej ze stron. Ba, jeżeli taka dyskusja jest prowadzona w oparciu o zasady, o poszanowanie naszego rozmówcy, to może być ciekawa, inspirująca dla obydwu stron. Bo nawet jeżeli dwie strony, które mocno się różnią, przystępują do dyskusji, to później mogą po tej dyskusji wyjść bogatsze, o ciekawą nową perspektywę, o argumenty, których nie brały pod uwagę, ale przede wszystkim o kontakt z drugim człowiekiem. Nie z dehumanizowanym przeciwnikiem, którego trzeba pognębić i zniszczyć za wszelką cenę, ale osobą, która mimo tego, że może się od nas różnić, jest przecież taka sama jak my. Wiele analiz zachowania profesora Petersona w tym wywiadzie wskazywało na kilka aspektów, które pozwoliły mu symbolicznie tę debatę wygrać. I chodziło m.in. o to, że Peterson nie przerywał swojemu rozmówcy, zachowywał zimną krew, doceniał punkt widzenia, rozumiał z jakich pobudek ten punkt widzenia się bierze, czekał cierpliwie na swoją kolej, nie przerywał. I teraz pozostaje zadać na końcu pytanie, skoro to nie jest standardem, a czymś wyróżniającym w naszej debacie publicznej, to chyba naprawdę doszliśmy do momentu, w którym jest naprawdę źle. Co zatem zrobić? Jak żyć z tym wszystkim, o czym dzisiaj sobie porozmawialiśmy?
No nie będę chyba za bardzo odkrywczy, kiedy powiem, że jedyną opcją poradzenia sobie z tymi wszystkimi problemami komunikacyjnymi jest to, aby wypracować sobie otwartą postawę, taką, która nastawiona jest na drugiego człowieka, niezależnie od tego, czy zgadzamy się z nim w poglądach, czy nie. Możliwość szermowania się na argumenty i ścierania nieustannego była jednym z największych motorów napędowych cywilizacji. Nie jesteśmy w stanie od tego uciec. Ale to, na co mamy wpływ, to to, na jakich zasadach tę walkę będziemy prowadzić. Bo możemy to robić albo otwarcie, z poszanowaniem wszystkich zasad i osób uczestniczących w dyskusji, albo z perspektywy komunikacyjnych okopów, z których nie widać niestety wszystkiego. Czas dokonać wyboru. Jaki będzie twój? Wiadomość do ciebie. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, udostępniajcie i do zobaczenia w kolejnych materiałach.